Siemano wam wszystkim, tutaj w kolejnym materiale, w tym materiale wbijam swojego pierwszego donata ekipę. Powiem wam, że pachnie i smakuje jak pączek ma marmoladę w środku. I strzelające kulki na zewnątrz. Niebieską polewę. Niebieską polewę z fioletową polewą, to się tak fajnie. Komponuje. Nie jest aż taki słodki jak myślałem. Znaczy nie, inaczej. Jest słodki, ale to ta marmolada w środku jest słodka. A cała struktura na zewnątrz nie jest taka strasznie słodka. Więc jest zjadliwy. Na co niektórych może być lekko za słodki. A tu jest kulka, która odpadła od donata. A więc nie, no moja cena w skali od 1 do 15 to takie mocne 9. Jakbym miał zjeść jakiegoś lichego pączka od donata ekipy. To zjadłbym donata. Aczkolwiek podobno są lepsze na ciepło, ale tego nie wiem. Bo nie próbowałem. Aczkolwiek jeśli spróbuję, to co z was o tym poinformuję? No, nawet kulki są w takiej masy, że się przylepiają do palców. On tak wygląda papierowa podkładka z donata ekipy. Jest fajnie zrobiona. Kolorowa. Przede wszystkim rzuca się w oczy, więc jest inkluzja. Rzuca się w oczy. To jest z tego co wiem kooperacja z Dunkin' Donuts. Firma, która robi typowe donaty. No mi się te kulki sypią. Ale fajne jest to, że jest tyle kolorów tych kulek na jednym donacie. Więc jeśli ktoś próbował, to napiszcie w komentarzu, czy wam smakują, czy nie. Jeśli nie, to za tą cenę, które są w cenie których sklepach, możecie śmiało spróbować i je kupić, bo kosztują i za jednego, do 2 zł. Więc to nie jest dużo.
Wiadomo, całego kartonu bym nie zjadł. No taki jeden. Jest okej. Jak to mówią na filmikach z Gigabuły, robi wrażenie. Przynajmniej na mnie. I cóż, tym słodkim unboxingo teście to by było wszystko. Jeśli wam się taki słodki odcinek podobał, to napiszcie w komentarzu, czy wam się podobał. Zostawcie lajka, komentarz. Powiedzcie, co byście chcieli, żebym jeszcze w ten sposób spróbował. No i cóż. Ja się z wami żegnam. See ya.